Witam Cię bardzo serdecznie. Mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze złotym naparskiem pokażę Ci sposób na wykonanie dziurek do na przykład paska spodni, paska w spódnicy, w kapturze, w bluzie albo w innych miejscach, gdzie takie dziurki, oczka w zasadzie metalowe potrzebujesz. Będzie to sposób dla osób, które nie mają specjalnego sprzętu i które wykonują takie rzeczy okazjonalnie, czyli dla takich osób, którym się po prostu nie opłaca kupować takiego sprzętu na oczka, ale chcą jednak je wykonać i potrzebują zrobić to rzadko. Ja tutaj chcę Ci pokazać, że jest na rynku taki zestaw do wykonania oczek, który nie potrzebuje w zasadzie jakiegoś specjalistycznego sprzętu, wystarczy ten komplet i młotek. Ja specjalnie sobie do tego celu kupiłam taki młotek, który jest dla mnie do tego wystarczający. Nie jest jakiś specjalnie taki budowlany, tylko ma tutaj takie może bardziej gumowe końcówki. Wypróbowałam go wielokrotnie i akurat mi taki wystarczy. Natomiast młotek to jednak każdy prawie ma w swoim domu i możemy zwykłym młotkiem się posłużyć. No i co to jest za komplet? To jest komplet oczek, ja już go używałam, więc on jest otwarty, trochę mi tutaj się rozsypuje, który zawiera taki specjalny zestaw, czyli oczka o określonej średnicy. Tutaj jest podana średnica zewnętrzna tego oczka, ale też patrzymy wizualnie, jaka wielkość nam tutaj jest potrzebna do naszej pracy. To są dla mnie oczka, które są fajne. Wielkościowo ja je używam właśnie do pasków w spodniach, jeśli chcę sznurek dodać, albo właśnie do bluzy. To jest dla mnie taka wielkość optymalna. I tutaj mamy instrukcję obsługi z tyłu, jak to używać. Ja za chwilę to wszystko pokażę krok po kroku. Jest to bardzo proste. I tutaj, żeby zrobić takie oczko, to potrzebujemy wyjąć po prostu z tego opakowania specjalną podkładkę. Oczko, które składa się z dwóch części, musimy właśnie mieć taką część, którą będziemy wkładać, ona jest taka wypukła i taka szyjka, taka jakby nakładka, która będzie nam pomagać to wszystko zacisnąć. Dodatkowo jest jeszcze tutaj taki czarny element, mały, ale ja już sobie wcześniej go przedłużyłam, bo ten element w czasie nabijania oczek, ja potem pokażę, że my trzymamy w ręku i tutaj w takiej pozycji musimy stukać młotkiem, ale no niestety nie każdy ma takie oko, żeby, a to trzeba dość silnie tutaj z zamachem to stuknąć. Ja się bałam wielokrotnie, że tutaj sobie po palcu przejadę, więc dla bezpieczeństwa przedłużyłam sobie ten element używając zwykłej taśmy takiej klejącej. Ja lubię takie proste patenty. Miałam takie patyczki do sushi, które gdzieś tutaj mi czasami zalegają po zamawianiu sushi. Ja je często używam do różnych, na przykład do przepychania, wypychania rogów i te patyczki sobie po prostu skróciłam i w takiej pozycji je przytrzymałam i ścisło taśmą owinęłam i na jakąś tam dowolną długość możemy sobie to przedłużyć. I właśnie to jest teraz dla mnie takie wygodne, optymalne, że jak ja teraz to trzymam, jest sztywne, bo to trzeba też tak sztywno trzymać. Moje palce są już bezpieczne, jak będę za chwilę to młotkiem stukać, to nie ma żadnego ryzyka, że gdzieś mi tutaj młotek odleci aż na taką odległość. Ale dobra, zaczynamy. Jak się za to zabrać? Najpierw musimy oczywiście mieć pasek albo bluzę i mamy zaznaczone miejsca, gdzie te oczka będą się znajdowały. Ja do zaznaczania używam długopisu, ale jest to długopis ścieralny, który wiem, że pod wpływem żelazka mi znika. I mam tu zaznaczone oczka, że będą w tym miejscu na pasku, to jest oś symetrii, pasek jest mój zaprasowany jakby lewą stroną do środka, tu jest środek mego paska i teraz oczywiście tak muszę zrobić, że wbiję sobie jeszcze tutaj szpilki w te miejsca, czyli tutaj wbiję szpilkę w jedno jakby kółeczko, kropeczkę i w drugą kropeczkę. Wbiłam sobie szpilki, tak po prostu wbijam i wybijam, żeby zobaczyć na lewej stronie, gdzie te moje oczka się znajdują. Bo w tym miejscu, po lewej stronie, ja tutaj podkleję, żeby właśnie te oczka były takie stabilne i nie, tak jakby w czasie użytkowania się nie wyrywały, trzeba je podkleić. Ja do tego używam flizelinę i różną flizelinę. Ja tu mam na przykład, jedna jest taka dość miękka, ale jest taka, że się w żadną stronę nie rozciąga, więc myślę, że mogłabym ją użyć do tego,
Tutaj mam jakąś taką bardziej, która przypomina płótno podklejone, ona jest troszeczkę sztywniejsza. No i w tym wypadku myślę, że może zastosuję takie małe kwadraciki, właśnie one nie mogą być za duże, żeby jakoś tam nie ograniczały nam tego paska, ale kiedy widzę dokładnie, w którym miejscu są te punkty, gdzie będą te oczka, to właśnie w te miejsca będę te swoje kwadraciki z tej flizeliny, oczywiście takiej nieelastycznej, bo są też flizeliny elastyczne, ale to musi być taka stabilna, cieńsza lub troszeczkę grubsza i tutaj je nakleję. Za chwilę pójdę na żelazko, przykładając żelazkiem, przytrzymując odpowiednią ilość czasu, to mi się wszystko przyklei i będę za chwilę tutaj to nabijała. Moje kwadraty z flizeliny są już przyklejone. Odwracam na tą stronę. Tak jak wcześniej wspominałam, długopis, którym narysowałam, już jest niewidoczny, więc zanim wypnę te szpilki, to jeszcze w tych miejscach odtworzę sobie te kropeczki. On tutaj mi się zmył pod wpływem ciepła. Już teraz mogę usunąć i wiem dokładnie, w którym miejscu mam zrobić te dziurki, bo tam, gdzie jest zaznaczone, to tutaj jest pod spodem podklejone. No i teraz co muszę zrobić? Ponieważ będę musiała włożyć tutaj kółko, ten taki obszar, tak, ten dziubek będę musiała włożyć do materiału, więc teoretycznie powinnam zrobić otwór w tej tkaninie. Ja nigdy nie robię otworów takich dużych, jak tutaj jest te kółko w środku. Jedynie co robię, to składam na pół w ten sposób i leciutkie robię nacięcie, ale to nacięcie dosłownie może jest, nie wiem, 3 mm, takie malutkie. I staram się teraz, rozsuwając jakby tą dzianinę, tutaj to jest trochę mniej takie podatne, to więc muszę sobie jeszcze tutaj trochę zrobić tej, bo użyłam akurat nieelastycznego, więc malutki jakiś krzyżyk taki sobie natnę, ale naprawdę to jest bardzo małe. Ja chcę, żeby ta dziurka, przez którą ja będę przykładała te oczko, była bardzo ciasna, czyli tutaj jest nacięte, tutaj lekko też jakby w krzyżyk i tak wciskam tutaj, żeby to mi się objęło. Jeśli tutaj na palcu naprężę, jeśli widzę, że mam lekki problem, to troszeczkę tutaj natnę, ale mówię, w taki jakby krzyż, żeby nie wycinać tego materiału. Robię to bardzo ostrożnie. Ja wolę, żeby ten materiał na tym oczku był mocno naprężony. O, widzisz? Tak po prostu wciskam go tutaj, żeby on był naprężony, a nie żeby miał luz, bo wtedy to będę miała większe prawdopodobieństwo, że będzie to trwalsze. Dzianina pod spodem się rozciągnie, tu sama ta, o, już tutaj nałożyłam. Tak założyłam tą dzianinę moją, że ona jest założona, ale w takim właśnie naprężeniu na te oczko. I to musi w ten sposób tutaj być włożone. Z tej strony wygląda bardzo ładnie, tak? A tutaj już widzę takie troszeczkę postrzępione, ale to wszystko będzie się ładnie trzymało. I teraz ten element przykrywam tym kółeczkiem. Te kółko ma tutaj jakby takie wklęsłe w środku, a tutaj jest wypukłe, więc tym takim wypukłym do góry i to wszystko mi ładnie za chwilę przykryje. I teraz ja ten cały mój przygotowany element kładę na te kółko i tam na instrukcji też mamy powiedziane, że tutaj jest takie płaskie, a tu jest takie jakby z takim wklęśniętym oczkiem, to musimy to, te wklęsłe jakby do góry i kładziemy te oczko tu w ten otwór, który tutaj jest przygotowany, o tak, to musi jakby zaskoczyć i to nam wszystko ładnie się trzyma. I jak to położymy, oczywiście musimy to kłaść na jakimś stabilnym podłożu, na takim podłożu, który nie daj Boże, jak nam się wymknie młotek, żeby nie pękło nam, czyli nie na szybie, nie na płytce jakiejś ceramicznej, tylko w jakimś takim może, nie wiem, miejscu, które nie, ewentualne stuknięcie, nic mu się nie stanie, nie pęknie, jakaś podłoga, jakieś takie bezpieczne miejsce. U mnie akurat stół jest takim bezpiecznym, ten stół mam stabilny i teraz biorę tym właśnie przyrządem te wypukłe coś tutaj, musi wejść nam w te kółeczko, czyli przyciskamy jakby w ten sposób, te wszystko do siebie pasuje i teraz jak ja tak trzymam, to muszę takim dość, oczywiście stabilnie rękę odsunę sobie i teraz muszę dość takim dużym zamachem stuknąć kilkukrotnie w te miejsce i wtedy, oczywiście to przyciskam tak, żeby mi to nie odskoczyło, ja teraz uderzę kilka razy tutaj. Ze 4 razy jak tu uderzę, to jest najczęściej już ok. I żeby sprawdzić, czy jest wszystko dobrze, to staram się potem tak tutaj zobaczyć, czy jak ja naciskam tą
te oczko, czy to nie jest luźne, czy ten kołnierzyk, który nałożyłam, czy ściśle przylega do tego wszystkiego, to nie może tak jakby odstawać, nie może się ruszać. Jeśli widzę, że to jest takie naprawdę mocno zaciśnięte, to widać gołym okiem, że to wszystko jest ładnie zaciśnięte, to jest stabilne. Z prawej strony wygląda to w ten sposób. I teraz, jak my tak wszystko zrobimy, zastosujemy podkładkę, mocne stuknięcie, odpowiednie podłożenie, odpowiednie tutaj zastosowanie tego wszystkiego, to te oczka wychodzą naprawdę bardzo, bardzo trwałe. Ja wielokrotnie próbowałam tą metodę w swoich ubraniach, w spodniach, w bluzach i jeszcze żadne oczko nie wyrwało mi się po prostu z ubrania, co zdarzało mi się często przy takich ręcznych zaciskarkach, które no, czasami nie mają tej mocy. A tu jeśli odpowiednio walniemy młotkiem, oczywiście z asekuracją własnych rąk, tutaj ta asekuracja, te przedłużenie, to naprawdę jak stukniemy odpowiednio, nam tu nic nie odskoczy, to wszystko jest trwałe i estetyczne. Za chwilę zrobię jeszcze drugie i zaraz pokażę, jak to wygląda. Drugie oczko zostało nabite, cały sprzęt możemy złożyć. Teraz oczywiście nasz pasek jest przygotowany do dalszego wszywania. Już o tym ten odcinek nie będzie. Dzisiaj mieliśmy tylko właśnie za zadanie nauczyć się zrobić te oczka. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Wiem, że wielokrotnie osoby narzekają, że nie mają tych specjalnych właśnie przyrządów do nabijania oczek albo że mają przyrząd do nabijania oczek małych, bo kupiły osoby, dziewczyny czy chłopaki kupili do zrobienia jakichś małych oczek, a teraz są potrzebne większe i to wiąże się z zakupieniem następnego sprzętu albo następnej końcówki. Natomiast tutaj wystarczy, że kupimy sobie te elementy, które możemy mieć naprawdę różne rozmiary, a młotek jest rzeczą, którą mamy zawsze pod ręką i on nam tutaj właśnie załatwi resztę sprawy. Czyli kupujemy tylko te końcówki, one nie są bardzo drogie. Jak kupimy taką jedną i zużyjemy dwa, czy trzy, czy cztery oczka, to zostaje nam na później, na następne nasze prace krawieckie i możemy to korzystać wielokrotnie. W tym opakowaniu jest 20 sztuk tych oczek, czyli jakbyśmy na przykład używali do bluz, no to 10 bluz możemy zrobić, tak? O ile żadna nam się nie zniszczy. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą Ci się w kolejnych pracach krawieckich. Żeby słyszeć kolejne porady, najlepiej zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś. Wciśnij dzwoneczek, który przypomni Ci o każdym kolejnym odcinku. I zachęcam do komentowania, do dzielenia się swoim doświadczeniem. Będzie mi miło, jeśli powiesz, czy to te informacje, które Ci przekazałam, są dla Ciebie przydatne. Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do następnego czwartku. Cześć!